Cześć, Adam Łukowski, witam Was z bardzo kameralnej premiery LG V30S. Zapraszam na krótkie wideo. I oto mam już w ręku pachnącego świeżością LG V30S, a właściwie S+, czyli wersję z większą pamięcią. Tak naprawdę to jest po prostu V30, w której dołożono pamięci. Mamy 6 GB RAM-u i albo 128 GB, albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Tak naprawdę zmiany czają się w oprogramowaniu. Doszła tutaj nam sztuczna inteligencja, którą przede wszystkim dostrzeżemy w aparacie fotograficznym. Mamy tutaj dwa rozwiązania, AI Cam i Q-Lens. AI Cam po prostu dobierze nam jak najlepsze parametry zdjęcia na podstawie tego, co fotografujemy, zasugeruje zastosowanie odpowiednich trybów. Natomiast Q-Lens pozwala nam obiekt na zdjęciu wyszukać, na przykład na serwisach zakupowych, tutaj mamy dla przykładu Amazon, ewentualnie wyszukać grafiką, tutaj sugerowany jest Pinterest, albo po prostu zeskanować kod QR, z tego co wiem, z kodem kreskowym to również powinno jakoś tam zadziałać, pytanie co oprogramowanie tam udostępni. Poza tym w aparacie pojawił się jeszcze tryb jasny, który przyda się przy fotografowaniu w bardzo ciemnym otoczeniu. I tu również sztuczna inteligencja zasugeruje nam zastosowanie tego trybu. Z tego, co się dowiedzieliśmy na miejscu, elementy tego oprogramowania, bo tak naprawdę nie wiemy, czy w całości, ale w sporej części trafią również do modeli LG G6 i standardowego modelu LG V30, prawdopodobnie w formie aktualizacji, natomiast tutaj nie zasugerowano, nie wskazano dokładnie, kiedy to się stanie. Nie podano również ceny tego modelu, zasłaniając się tym, że cena się różni na różnych rynkach i tutaj oddziały lokalne będą tą cenę podawać. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o V30S. Po więcej informacji zapraszam na www.mgsm.pl.